Mazurek! Mazurek! Słucha. Mazurek słucha. Dzień dobry Państwu. Mazurek dzisiaj słucha profesora, chciałem powiedzieć. No profesora, niech będzie doktora Piotra Rybsona. Nie będę się uchylał. Dzień dobry. Dzień dobry. A posłuchaliśmy na początek Wiesława Hochmana. Będziemy rozmawiali o malarstwie. Wiesław Hochman to i malarz, i kolekcjoner. Tak, i miałem przyjemność, ja, a pan Hochman chyba przykrość, spotkać się raz, kiedy to musiał oddać jeden z obrazów, który należał do niego, do jego kolekcji. Nie pamiętam, czy to była Boznańska, czy Malczewski, ale poważny malarz. Okazało się, że kupiony lata wcześniej przez Hochmana w którejś z galerii, no był obrazem trefnym, to znaczy takim, który należał do kolekcji publicznej. Strata wojenna, rozumiem. No, wojenna, powojenna, jakaś strata. W każdym razie wybitny śpiewak bez mrugnięcia okiem oddał obraz, chociaż łezka pewnie mu kapnęła, także nabrałem dla niego dużego respektu, muszę powiedzieć. Jak się zostaje kuratorem? Spytam pana, bo w pańskim życiorysie jest taka bardzo bogata lista artystów, których wystawy pan organizował. No, pewnie są różne drogi dochodzenia do tego, że się jest kuratorem, czyli to jest takie zajęcie pomiędzy znawcą, menadżerem, a człowiekiem, który jednak ostatecznie musi umieć wbić gwóźdź w ścianę dość prosto. Bo zdarzało się panu wbijać gwoździe w ścianę? Nie raz, bo tutaj zdolności praktyczne są też bardzo pożądane, bo część kuratorstwa to jest bardzo praktyczne zajęcie, to znaczy trzeba urządzić wystawę tak, żeby widz się zachwycił, żeby była ciekawa, żeby oddać należny hołd artyście, a jednocześnie, żeby to wszystko się pomieściło, żeby było dobrze oświetlone. Wie pan, żeby się pomieściło, to można tam ściaśnić i się pomieścić. No właśnie nie, tego nie należy. Tutaj sztuka kuratorska wymaga tego, żeby widz, który patrzy na te obrazy, widział po pierwsze, jakie są między nimi relacje, ale po drugie, żeby dać im oddech, dać im przestrzeń, a poza tym jest w tym kawałek spektaklu też. Tak? No właśnie, mam wrażenie, że czasami to jest za dużo spektaklu, a za mało... Za dużo spektaklu artystów. Nie jest dobrze dla sztuki. No, ale to porozmawiamy, bo pański model dojścia do tego fachu był dość, powiedziałbym, ekstraordynaryjny, no bo zaczynał pan od, uwaga, archeologii śródziemnomorskiej. No, rzeczywiście studiowałem archeologię śródziemnomorską i nawet ją kończyłem z niejakim trudem, bo kończyłem już w stanie wojennym. Ale przepraszam, dlaczego pan ją zaczął może najpierw? Skąd się panu to wzięło? Wzięło się oczywiście z jakiegoś dziecinnego wyobrażenia, że archeolog nic nie robi, tylko po prostu odkrywa mumie i przeżywa jakieś wielkie przygody w Egipcie, a w siermiężnym PRL-u była to perspektywa bardzo nęcąca, podobnie jak zostanie stewardesą, ale nie mogłem zostać stewardesą, nie wymyśliłem czego. Nie wiem. W każdym razie trzymałem się tej archeologii, ale ja mieszkałem przedtem w Afryce 3 lata. I tam w Afryce, w Etiopii, w cesarstwie Etiopii. W cesarstwie Etiopii. Na oczy Haile Selassiego, który uścisnął dłoń mojemu świętej pamięci ojcu. To powinien pan śpiewać reggae w takim razie. I śpiewałem reggae i pracowałem z zespołami, które zajmowały się reggae, ale w Etiopii odwiedził nas w 1974 roku, bardzo dawno temu, profesor, a wówczas doktor, Karol Myśliwiec, wybitny polski archeolog i spadkobierca wiedzy profesora Michałowskiego. I zanim jednak o tym, to ja jednak podrążę do Etiopii, bo to fascynujące. Nie wiedziałem, przyznam. Wydawało mi się, że coś tam o panu wiem. Ale wątku etiopskiego nie drążyłem. Co tam robili rodzice, że pana wywieźli? Rodzice zatrudnili się jako lekarze. Nie byli ani szpiegami, ani inżynierami, którzy budują elektrownie. Natomiast byli obydwoje lekarzami i na bardzo mizerne, marne kontrakty, które oferował wówczas Polserwis. Polserwis, to akurat była firma szpiegowska, tak? Tak, legendarna firma, która brała te dewizy i przeznaczała pewnie je na jakieś lewe sprawy. Pobierała połowę wówczas uposażenia swoich profesjonalistów i sprzedawała za psi grosz inżynierów, lekarzy do różnych krajów
Północnej Afryki i Azji. No i rodzice wyobrazili sobie, że w tej Etiopii pewnie dorobią się jakiś wielki fortun, że to będzie wielka przygoda życia. Nie, nie dorobili się, natomiast ja się dorobiłem. Ja się dorobiłem. Jest pan bardzo majętnym człowiekiem. Włada pan połową Etiopii. Zamożny. Natomiast nie, ja się dorobiłem tam znajomości języków. Wyzbyłem się rasizmu, co jest bardzo ważną cechą, ponieważ byłem jedynym białym chłopcem w całej szkole. I przeżyłem tam niezapomniany chwilę. Wie pan, co tam znowu takim białym? No to ta reszta nie jest taka znowu czarna w tej Etiopii. No, znaczy, nie. Zależy, gdzie pan był, ale... Nie, ale miałem gamę dość pełną, a ojcowie Komboni, bo chodziłem do szkoły prowadzonej przez zakon Kombonianów, tak. Kombonianów, bardzo zacny zakon i rzadki, posadzili mnie z najczarniejszym chłopcem w klasie, który pochodził, uwaga, z południowej Afryki, Ameryki. Południowej Ameryki. Tak, południowej Ameryki, z Gujany brytyjskiej. Że niby tak. Nazywał się Prince David, jeśli nas słyszy, to go pozdrawiam serdecznie. Prince, to dobre, Prince David. Dobre imię. Pan rozumiem, był jak, przepraszam. Z bogatej Emperor. Rodziny, z bogatej rodziny. Był w związku z tym książątką, miał na imię Prince. No to się tak zdarza czasami, no Boże. No. No i pan w tej Etiopii sobie posiedział i nabrał pan tam ogłady, znajomości, nie wiem, amharskiego? Nie, włoskiego, ponieważ tak naprawdę to była północna część cesarstwa, czyli Erytrea. Dawna kolonia włoska. Stąd tak, ojcowie Komboni, którzy przyjechali tam kolonizować razem z Mussolini. No ale Afrykę. Skoro to północna część, to tam są te słynne, wspaniałe świątynie chrześcijańskie. Tak, tak. I te świątynie chrześcijańskie, no troszkę w głąb wykute w skalę. Niesamowite. Z XIII-XII wieku. Fantastyczne miejsce. Rzeczywiście. Ciężko tam dotrzeć. No, ale teraz, myśmy mieszkali na samej północy i mieszkałem w jednym z najpiękniejszych miast na świecie. W Asmarze, które powstało mniej więcej tak jak Gdynia. Czyli było modernistycznym konceptem ambitnego, bardzo faszystowskiego państwa włoskiego, które posyłało tam pewnie młodszych architektów, bardzo zdolnych, i tam jest futuryzm, kubizm w architekturze, po prostu niesamowity modernizm. Przepiękne, przepiękne miasto. Czyli proszę państwa, jak wirus pozwoli, to na wakacje w tym roku do Erytrei. No, zachęcam, chociaż dyktatura nadal tam trwa. Widzi pan, nie miało być okulatorstwa, a tutaj nagle nam Etiopia wyskoczyła, ale to zanim o tym, to jeszcze posłuchamy muzyki, którą sam pan wybrał, to zobaczymy, cóż to pan nam przygotował. No my też bijemy brawo. Czegośmy słuchali? Słuchaliśmy jednego z utworów, który jest częścią wielkiego projektu, który się nazywa Music for Change, i który zebrał ze świata kilkudziesięciu, a w tej chwili chyba stu kilkudziesięciu tak, muzyków, bo to są kolejne płyty, tak? Muzyków ulicznych, ale mistrzów w swoich gatunkach z całej planety. I jakby greps polega na tym, że oni na początku byli oczywiście miksowani, nagrywali w różnych miejscach, w Ameryce Południowej, w Australii, w Stanach Zjednoczonych, w Europie i tak dalej. Później zaczęto ich miksować na żywo, także oni grają w różnych miejscach planety na żywo te same utwory i to jest po prostu niewiarygodne. No tak, energię się czuję, chociaż było bardzo tak stanowanie. Wróciliśmy z Afryki, czy jeszcze tam jesteśmy? Przepraszam, panie Piotrze? No, ciężko teraz wracać do tej Afryki, bo nie ma jak tam dolecieć praktycznie, więc może zostańmy już w Europie. To zostańmy w Europie. No i archeologia śródziemnomorska, rozumiem, była dla w pańskim przypadku była wyłącznie studiami. Nie zajmował się pan tym fachem, nie parał się. Znaczy, miałem dwa podejścia. Jedno, no to praktyki myśmy musieli kopać latem, ale nie jeździliśmy do Egiptu, tylko na Kurpiowszczyznę i tam żeśmy kopali jakieś kamienie. Tak, to jest śródziemnomorska. Dalekie śródziemnomorze północne. Tak, tak. Natomiast raz pojechałem z moim przyjacielem ówczesnym do Egiptu na staż do Muzeum Kairskiego. I tam też coś kopaliście? Nie kopaliśmy, natomiast paliliśmy dużo papierosów i piliśmy dużo kawy, ponieważ wicedyrektor tego muzeum zapraszał nas na takie pogadanki uczone i częstował nas ogromną ilością papierosów, których nie mogliśmy odmówić. Kleopatra super oraz bardzo czarną, bardzo mocną kawę. Różne używki już tutaj w tym programie były. Dotychczas raczej było wino, ale
O papierosach jeszcze nie było. Kleopatra super. Z filtrem tak, czy bez? Z filtrem. Mm-hmm. Tak, na tym polegał, zdaje się, super Kleopatra, ale rzeczywiście był to jasny, taki opiumowy, powiedziałbym, rodzaj papierosa, typowo egipski. No, ale żeśmy pojeździli po tym Egipcie i byliśmy w naszych stacjach archeologicznych w Aleksandrii, w Deir el-Bahari, w Dolinie Królów. Bardzo to było wszystko fajne, ale ja już na studiach pracowałem w Galerii Sztuki. No właśnie, to skąd się panu ta sztuka wzięła z tej, z archeologii? Tak naprawdę ja się sztuką zachwyciłem na wagarach w pierwszej klasie liceum. Mam nadzieję, że dzieci tego nie słuchają. Jeśli słuchają, to wagary tylko w muzeum albo tylko w galerii sztuki. I myśmy z kolegą poszli na Nowy Świat, a z Nowego Światu na Krakowski i tam była taka galeria Repasaż. Była. W bramie. Była dawno temu. I weszliśmy do środka, tak wałęsając się, nie mając pomysłu za bardzo, co w ten letni dzień robić. I okazało się, że znaleźliśmy się w sali, która była cała bialutka. Stał tam biały stół, białe krzesło. Nie było nikogo. Wszystko było po prostu sterylnie białe. No i przeżyliśmy jakiś szok, ponieważ z takiej szarej ulicy PRL-owskiej, w której gdzieś zawsze jakieś oko Saurona było, to znaczy zawsze jakaś władza tam czegoś, prawda, dozorowała, a nagle znaleźliśmy się w przestrzeni kompletnie wolnej, kompletnie swobodnej, w której nic nie było. I zupełnie innej. Zupełnie innej, tak. I takiej, które trzeba było zapełnić swoją jakąś wyobraźnią czy czymś tam. No i mnie to niesamowicie uruchomiło. A co to było? Pamięta pan, co tak, to było? Wiem, ja się po latach dowiedziałem, co to było. To była praca Pawła Freislera, takiego artysty konceptualnego, który mieszka dzisiaj w Szwecji i robi nadal bardzo dziwne, myślę, projekty. No i miałem szczęście po prostu tak natknąć się na to nosem, jak nosem w szybę. No trochę. Dobrze, ale to jest taki nieoczywisty sposób. To znaczy co, nastolatek nagle zobaczył sztukę współczesną, bardzo współczesną i się zachwycił. No, coś rzeczywiście się ze mną stało. Bo ale bez takiego... Przepraszam, podglebia, za przeproszeniem, że takiego, no nie wiem, z historii sztuki, bez takiego zainteresowania wcześniej, Kandińskim choćby. Ja nie studiowałem historii sztuki. Nie wiem, ale wie pan, ja też nie studiowałem historii sztuki, ale pamiętam jak w liceum, na późnym liceum i bardzo się tym interesowałem i to takie było, och, odkrywałem sam sobie. Kiedy już byłem troszkę starszy, jak wróciłem z Afryki do Polski, czyli miałem lat jakieś 19, no to dla mnie wtedy był ważny dadaizm, futuryzm, taka sztuka rewolty, ponieważ to był schyłek Gierka, 70... No nie, to nie był schyłek Gierka, to był środek Gierka, 75 rok, to jeszcze było po prostu Carmeny, Marlboro i Coca-Cola, po prostu Ameryka. Tam wszystko rozumiem, dobra, fajki, proszę państwa, co tu kryć, fajki, no. Wie, no, ale przestało być fajnie po chwili, znaczy już był potem 76 rok, ja byłem na studiach i to już widziałem, co się dzieje. Ale do czego pan poszedł na archeologię śródziemnomorską jednak? No tak, rozpędu z tej Afryki. I tutaj jednak. Ten Karol Myśliwiec mnie tak zachęcał mówić, że to nie są... No to jest fajne, no ta archeologia jest bardzo ciekawa. Ja rysowałem wtedy wazy greckie, no interesowałem się sztuką starożytną. To mnie jakoś pociągało bardzo. Byłem w Egipcie wracając do domu. Spędziłem tam miesiąc, jeżdżąc po kraju. I popalając Kleopatrę Super. I popalając Kleopatrę Super oraz Hubbly Bubbly. Przepraszam, kogo, co? Fajki wodne. Hubbly Bubbly. Ale to nie koniec pańskiego, nie powiedziałbym, dość ekstraordynaryjnego wykształcenia, bo uwaga, doktorat jest, ja to przeczytam nawet, poezja wizualna w Polsce od XVI do XVIII wieku. Doktorat jest na polonistyce obroniony. Tak. Archeolog broni się na polonistyce, bo co? Bo jest kuratorem. To jest oczywiste zupełnie. Czego dość, tutaj państwo nie rozumieją? Dość oczywiste, muszę powiedzieć. Tak. A co to jest poezja wizualna? Poezja wizualna to jest wizualizowanie literatury, więc nadawanie form graficznym, rozmaitym tekstom poetyckim, czy też niepoetyckim. No na przykład Apollinaire, to jest poezja wizualna. To miał być w Polsce, tu jest napisane. A w Polsce to jest na przykład Daniel Naborowski, to mówimy o czasach staropolskich. Mówimy o XVI-XVII wieku. To jest mocna staropolszczyzna. Jest cały szereg... Nie wiem, bo tu musimy od razu powiedzieć, że staropolszczyzna to nie jest tak, że
przed 90 rokiem. Nie chodzi o takich starych Polaków, którzy chodzą po ulicach, prawda, mają wąsy i brody. Ostatnio przeczytałem w tabloidzie, bo ja przeglądam niestety z racji swojej pracy tabloidy, przeczytałem o pewnym panu, że jest w sile wieku. Chodziło o to, że on jest silny i jest po 30. I napisali w sile wieku. Więc no, zdarza się i to. Ale więc nie, dobra, nie o takiej Polsce tak starożytnej. Tak naprawdę to był pierwszy kosmopolityzm literacki po renesansie. Ale dlaczego bo co? Bo oni co, opisywali, jak wygląda nie, świat? Nie, nadawali kształty graficzne tekstom. Że tekst tak. W kształcie szachownicy, tekst w kształcie pucharu, tekst w kształcie krzyża religijny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Łącznie z bardzo takimi skomplikowanymi formami wizualnymi, jak na przykład maszyny poetyckie, które można obracać i produkować nimi wiersze. I to robili w XVI-XVII wieku? Tak. Wie pan co, ja jestem niewykształcony jednak, za co bardzo przepraszam pana i państwa. To może, żeby przykryć może moją niekompetencję, posłuchajmy czegoś. The comet is coming. The comet. Także niby kometa is coming. Ale tak. Już nadeszła. Has come, żeby powiedzieć. No, obawiam się, że jeszcze parę nadejdzie i... No tak. Mówi pan o tej ostatniej, przez którą siedzieliśmy jeszcze przed chwilą w maseczkach. Ale to może jednak o sztuce. Dobrze. Wiele co, bo kiedy powiedziałem, że chciałbym, żeby pan był naszym gościem, to usłyszałem, to ja może byś spytał, dlaczego ta sztuka współczesna jest taka dziwna? Bo rzeczywiście trochę tak jest, że jak wejdziemy do galerii, jakiejkolwiek galerii sztuki, no powiedzmy starszej niż 100 lat, to widzimy obraz i on się nam albo podoba, albo nie. I my wiemy, czy on się nam podoba, czy nie. Możemy się nim zachwycić po prostu od tak. A jak wejdziemy do galerii sztuki współczesnej, to bardzo często musimy się dowiedzieć, o czym to jest, żeby nam się podobało. Oczywiście zaraz pan mi powie, że nie wiem, Łukasz Korolkiewicz albo młody Karol Palczak malują zupełnie inaczej i tam widać, co jest namalowane i nawet przypomina to bardzo, nie wiem, czy to pejzaż, czy portret i w ogóle wszystko jest jak należy. Ja rozumiem, ale przecież większość sztuki jest inna. Dlaczego? No, mnie tutaj troszkę wyręczyła moja koleżanka, przyjaciółka i osoba, którą szalenie szanuję, Hanna Wróblewska, dyrektorka Zachęty, która ostatnio taki bon mot w wywiadzie wypowiedziała, że nikt się jakoś nie dziwi, że fizyka to jest skomplikowana i że trzeba się trochę na tym znać, żeby to zrozumieć, a że sztuka to niby ma być jakaś taka strasznie łatwa. I jest w tym pewna, myślę, doza prawdy, ponieważ rzeczywiście, jak spoglądamy na rzeczy wcześniejsze, dawne, czyli opatrzone i takie, które mamy już rozpoznane kulturowo, no to one są stosunkowo proste, prawda? Nie, mimo tego, że bardzo często kryją mnóstwo ukrytych treści, prawda? Oczywiście, że tak. Których nie rozumiemy, nie mamy na tym pojęcia. No dobrze, tylko widzi pan, fascynujące jest odkrywanie tego, co jest w tle obrazów, nie wiem, Caravaggia, albo dlaczego on ma taką twarz i zaraz przyjdzie profesor specjalista od niego i on nam opowie. Ale mimo to, nawet nie znając tego, potrafimy się tym zachwycić. Tak, ponieważ to operuje pewnymi zestawami jakby kanonów estetycznych, które również mamy rozpoznane i mniej więcej wiemy, że nam się podoba. Tak? Natomiast ja bym powiedział tak, że po pierwsze sztuki wizualne, w przeciwieństwie do sztuk takich jak literatura, muzyka, i parę jeszcze innych pewnie rzeczy, są dość elitarne z bardzo oczywistych powodów. Ale właśnie z jakich? Już mówię. Po pierwsze, no, sztukę trudno, tak jak książkę, powielić w 100 tysiącach egzemplarzy, żeby ona była dla wszystkich. Bardzo łatwo jest powielić sztukę, zwłaszcza teraz, z tym, w internetach. Stosunkowo mało ludzi ze sztuki, powiedziałbym, korzysta. Teraz się ustawiają kolejki przed galeriami i muzeami, co mnie szalenie cieszy, bo okazuje się, że jednak te przybytki są potrzebne, że ludzie jakby tego potrzebują. Być może często nie wiedzą nawet, do czego potrzebują. Tak, jakby co się z nimi dzieje, kiedy chodzą i oglądają te rzeczy. Tak, bo jak się ogląda sztukę dawną, to piękno i tak dalej, i tak dalej. Wiele, że sztuki współczesnej piękna w ogóle nie jest. Prawda? A bardzo wielu ludzi, kiedy im mówię, że ja interesuję się, a nawet zbieram sztukę współczesną, to kiwa tak głową, mówiąc, ja tego nie rozumiem. No i to jest drugie wytłumaczenie, które już podaję. Mianowicie z przykrością muszę powiedzieć, że nacja polska, która jest
jakoś nieźle obyta z literaturą, bo literatura w Polsce odgrywa poważne znaczenie. Nawet nie najgorzej z teatrem, bo teatr w Polsce również odgrywa poważne znaczenie. I nawet z muzyką, bo muzyka w Polsce również odgrywa poważne znaczenie od jakiegoś czasu. Muzyk to by mówił co innego, ale niech będzie. No to jeśli chodzi... Nie, ale to bardzo prosto sprawdzić. To znaczy, jeżeli spojrzymy na duże kolekcje prywatne w Polsce, historyczne, tak? No to ich... To trzeba sięgnąć aż do wazów, tak? Albo do króla Stanisława Augusta, który, jak wiemy, nie spłacił części swojej kolekcji, w związku z tym ona w Polsce nie wylądowała. Pewnie nie jego wina, no nie zdążył. Kredyt mu się skończył, powiedział. Linia kredytowa wygasła. W związku z tym myśmy de facto nie odziedziczyli żadnych poważnych zbiorów sztuki, które są prawie w każdej nacji, która tak, nas otacza. Tak, to prawda. Skutkiem czego ja jako młody kurator nie mogłem pójść do Muzeum Narodowego i zobaczyć wielkiej sztuki europejskiej, bo jej tam jest bardzo niewiele. Dobrze, tak? To prawda, tylko... I edukacja nasza artystyczna stoi na niskim poziomie. Nie, ale wie pan, pan mówi to, że my mamy tak w Polsce. Wie pan, jak pan pojedzie do Niemiec, jak pan pojedzie do Anglii... No, byłem, pojechałem. Dobrze, no ale to problem jest bardzo podobny. To znaczy naprawdę jest, jasne, pan mi zaraz powie, że tam jest bogata klasa średnia, która kupuje sztukę. Nie o tym teraz mówimy. Nie o tym mówimy. Mówimy o tym, że czemu wykształcony człowiek na widok sztuki współczesnej się odwraca. Bo ale tego... to jest założenie, panie Robercie, które pan na twardo przyjmuje, a znajdę panu wielu wykształconych ludzi, którzy się nie odwracają, a raczej przybliżają. Znajdzie i chcą pan lepiej dlatego... zobaczyć. Natomiast ja myślę, że popełniamy tutaj być może jeden błąd. To znaczy nikt nie powiedział, że sztuka wysokich lotów ma być dostępna dla wszystkich. Sorry, batory. Żyjemy w czasach rzeczywiście Unii Urawniłowki, politycznej poprawności, szeregu innych takich rzeczy, które nakazują nam mówić, że wszystko jest dla wszystkich. Nie jest dla wszystkich. Tylko ja nie pytam o to teraz, czy oni się wszyscy muszą to zachwycać, tylko dlaczego ja muszę to rozumieć, żeby mi się podobało? No nie, oczywiście zaraz pan powie dobrze, że już oprócz tych dwóch wymienionych, powie mi pan, no nie wiem, Tarasin, albo powie mi pan Tarasewicz, że już przy literce T pozostaniemy. Obaj bardzo ładni, wizualni, tacy piękni. No, może być jeszcze Tatarczyk, żeby też było na T. Też bardzo ładny i wizualny. No i co? I to jest ładne, no ale ogromna większość tej sztuki współczesnej wymaga od nas... No wiedzy, co artysta chciał przez to przedstawić. Dlaczego on tak to zrobił? To znaczy, ja bym to uściślił trochę, co pan mówi. To znaczy, jest rzeczywiście część sztuki współczesnej, która tego wymaga. Jest ogromna część sztuki współczesnej, która niczego nie wymaga, ponieważ jest słaba i nic tam nie ma co rozumieć, tylko po prostu można pójść dalej. No bo nie ma żadnego powodu, prawda, żeby w ogromnej ilości chłamu literackiego nie towarzyszyła temu ogromna ilość chłamu artystycznego. To normalne. Tak jak w życiu, prawda? Ludzi zdolnych, utalentowanych i wybitnych jest stosunkowo niewielu. Tak to już jest po prostu. No i teraz sztuka polega trochę na tym, żeby wyłowić to, co naprawdę jest dobre, to, co naprawdę stawia jakieś ciekawe pytania. I teraz, co to są te pytania, które sztuka stawia? No sztuka, moim zdaniem, która się oderwała od religii, już jakiś czas temu, nie oderwała się od polityki, zawsze była z nią związana, na różne sposoby, najczęściej serwilistyczne, zaoferowała wolność. I wolność jest tym, nad czym my powinniśmy tutaj być może debatować. Podebatujemy po chwili muzyki. Wydawało mi się, że to Leib Fogelman spotkał każdego, znał każdego, z każdym się bratał. A tu proszę, Piotr Rybson, nasz gość. Nie dość, że widział Haile Selassie, to jeszcze Johnego Casha. Tak, ale nie bratałem się z Johnem Cashem, ponieważ na przyjęciu u ambasadora amerykańskiego, który no, oczywiście musiał przyjąć Johnny Casha, kiedy ten odwiedzał w latach 90. mam wrażenie Polskę. Już starszy i mocno zniszczony. Ciekawe czym. No ciekawe czym. Natomiast ze swoją małżonką przyjechał, która była taką drobną panią przy dość podstawnym Johnnym Cashu w jego kowbojkach i bodaj kapeluszu czarnym. I wszyscy wyciągnęli swoje łapki, żeby powitać mistrza, uścisnąć po prostu królowi rękę. Na to on szerokim gestem odwrócił się ku małżonce i powiedział: Meet the Queen.
No, tak, żeby to zapadło w pamięć, bardzo ładnie się Johnny Cash zachował. Mówił pan o tym, że sztuka współczesna oderwała się od religii, ale ja mam wrażenie, że ona się oderwała nie tylko od religii, ona się oderwała w ogóle od odbiorcy. Przez to, że powstają wielkie kolekcje instytucjonalne, innymi słowy, że płaci państwo, albo bogaty sponsor, który nie wiesza sobie tego w domu, tylko po prostu ma taką koncepcję, że to po nim zostanie na świecie. Sztuka przestała spełniać tę taką rolę, którą spełniła zawsze. Taką, że pan sobie powiesi w domu obrazek, bo jest ładny. Po prostu. Ale, panie Robercie, przecież pan ma w domu instalację? Obrazki, prawda? No mam w domu obrazki. Ja też mam w domu obrazki. Ja mam, nawet, takie, co lubię, mam w domu. Nie takie, które ja mam po prostu ja mam się takie, oderwały. Że przychodzą goście i się śmieją ze mnie. A to może goście się oderwali trochę. To jakby inna kwestia. Natomiast ma pan rację w jednym. To znaczy, że część, duża część masy obiektów artystycznych doznała marksistowskiej alienacji kapitału. To znaczy, kapitał się wyalienował i jak nie ma gdzie uciec... Teoretyk marksizmu to nie wiedziałem. Jak nie ma gdzie uciec pieniądz, to idzie w wartość kreowaną po prostu dotknięciem Midasa. Jest drogie. To jest drogie, bo jest drogie, bo jest popyt. Bo jest rzadkie, bo jest popyt, bo nie ma gdzie pieniędzy włożyć. Tak jest we wszystkim. Nie. Z winem też tak jest. Ale ja chciałem pana o coś innego spytać, bo już o tym trochę rozmawialiśmy, miałem szczęście przeprowadzić z panem wywiad do gazety i pytałem pana, jak to jest, że za naszego życia kilku Polaków dostało literackiego Nobla. O dziwo, ich się czyta na świecie. To nie jest tylko tak, że dostali Nobla. Ich się po prostu na świecie czyta. Ja na lotnisku w Dżakarcie znalazłem książki Tokarczuk i profesora Legutki. Jak pan zobaczy, nie wiem, no, program największych filharmonii czy oper światowych, to będą tam i polscy wykonawcy, i polscy kompozytorzy. A polskiej sztuki w galeriach światowych, w polskiej sztuki na światowym rynku nie ma. Niemalże nie ma oczywiście. Spodziewałem się tego pytania, panie Robercie, i już śpieszę z odpowiedzią, a tak naprawdę dwoma odpowiedziami. Po pierwsze... Znaczy najpierw z linią melodyczną, a później ta amatorska, czy jak? Nie. Jest tak, że tu chciałbym się odwołać do wrodzonego Polakom patriotyzmu. To znaczy, świetnie, że czytają polskich pisarzy, bo jakby nie czytali polskich pisarzy, takich jak Tokarczuk czy profesor Legutko, to by w Dżakarcie ich nie sprzedawano, bo nikt by o nich nie słyszał. W związku z tym, jeśli Polacy nie będą kupować, zachwycać się i wspierać polskiej sztuki, to również tej sztuki nikt za granicą nie doceni, bo ktoś miałby doceniać sztukę, która w swoim własnym kraju nie jest ceniona. To po pierwsze. Po drugie, jednak jest taki czynnik obiektywny. Ja nie lubię czynników obiektywnych odwoływać się, bo to jest zawsze tak, że mamy źle, bo ktoś inny nam coś, prawda, naszkodził. Natomiast to, że z Polski potwornie zniszczonej po wojnie zakazano wywozić klasyki, a klasyka to wszystko przed 1945 rokiem. No tak, więc tak, te sztuki nowoczesnej. No to ona nie zagościła w żadnym poważnym muzeum na świecie, bo nie można było jej po prostu legalnie wywieźć. Kolekcjonerzy, co innego. Jest paru kolekcjonerów, którzy mają poważne zbiory polskiej sztuki za granicą. A który artysta polski, żyjący niech będzie, mógłby zrobić na świecie karierę? Mógłby być doceniony? Ja myślę, że kilku artystów zrobiło karierę na świecie i jest doceniony. Patrząc po cenach, umiarkowaną. No i ja myślę, że jednak... Mnie nie stać na Ukraińskiego, którego uwielbiam, ale jak się patrzy na ceny Ukraińskiego, nie wiem, 500 000 na przykład euro, czy funtów, czy dolarów, to gdzież mu jednak do tych, którzy sprzedają to za 5 000 000? No, ja rozumiem. No, znaczy ja mam w ogóle problem, prawda, z jakby z tą rozpiętością cen, bo to już jest, to są moim zdaniem rzeczy czysto spekulacyjne, w sensie finansowym spekulacyjne, nie w sensie intelektualnym. Mm-hmm. To jest po prostu, są gry rynkowe, gra na zwyżki i tak dalej, i część sztuki straci swoją wartość. Co do tego nie ma, znaczy jest przepłacona, tak, jeżeli się coś stanie z systemem finansowym na świecie, a na pewno się coś stanie, no to nagle się okaże, że po prostu przepłacono za niektóre rzeczy, a za niektóre rzeczy nie. No bo tym rządzi czysta, powiedziałbym,
podaż i popyt manipulowana przez rozmaite instrumenty finansowe. Więc ja, szczerze mówiąc, w nosie mam to, czy kosztuje to 10 razy tyle i tak mnie nie stać na te 500 000 ani na 5 milionów. Natomiast no, artyści tacy jak Ukleński, czy wcześniej Mirosław Bałka, czy równolegle Wilhelm Sasnal, czy Paulina Ołowska, czy no wymieniliśmy Sosnowska, świetna artystka. Tych nazwisk można wymienić kilka czy kilkanaście. Trafiło do poważnych kolekcji na świecie, kolekcji publicznych. I odnieśli bez wątpienia duży sukces. Natomiast... Ja nie chcę im ujmować sukcesu, tylko właśnie widzi pan, oni odnieśli sukces, bo zaistnieli na rynku w ogóle, zaczęli być tam obecni. Brak mi po prostu czegoś takiego, że wie pan, to nie tak, że Polska się zakwalifikuje do finału Mistrzostw Świata. Ona ma zdobyć medal. No tak, ale wie pan, to jest pewnie dość złożona dynamika tutaj, bo jeżeli jako kurator miałbym zrobić wystawę sztuki polskiej za granicą ze zbiorów własnych muzeum we Frankfurcie, powiedzmy, że tam pracuję, tak? I mam Sasnala, mam Bałkę, ale już nie mam Strzemińskiego, ani nie mam innej rzeczy, którą mogę podpiąć pod tych artystów. Muszę to pożyczać, ściągać i tak dalej. Czyli ja nie mogę powiedzieć, jasne, że ci artyści mają swoich ojców, mają swoich dziadków, że jest jakaś linia estetyczna, która wyrasta z tego kraju, no bo dalej to już zaczynamy, mamy przerwy, prawda, bo tam już trafiamy na Matejków i na ten rodzaj sztuki, który jest jakby z innej, zupełnie z innego porządku. I to moim zdaniem też odgrywa swoją rolę, a na koniec powiem tak, no brakuje nam być może paru bardzo, bardzo zamożnych ludzi, którzy by tych artystów kupowali, mieli w swoich prywatnych kolekcjach i inni prywatni kolekcjonerzy by zobaczyli i powiedzieli, aha, on kupuje. On kupuje. Inni galerzyści by zobaczyli, o, ten kupuje. To znaczy cena idzie w górę i tak dalej, i tak dalej. No to są procesy rynkowe. Ja nie jestem ekspertem od rynku, ale widzę mniej więcej, jak to działa. No właśnie, niektórzy są drodzy, inni tani, zostawmy to. Także taki Leon Tarasewicz sprzedaje wszystko. Zostawmy to spadkobiercom. Sprzedaje to wszystko na pniu, a i tak wszystko inwestuje w kury. No wspaniale. No wspaniale. Wie pan, ile on tego ma? Był pan u Leona Tarasewicza, taka propa? Byłem kiedyś u drzwi Tarasewicza, ale nie było Leona w domu i jakiś jego przyboczny powiedział, że Leońki nie ma. I pieszo zrobiłem tam, tak. Pielgrzymkę taką zrobiłem tam. Ja tam byłem, że ma na te koguty jego, to pieją od 3 nad ranem, tam się wytrzymać nie da. Tu widać, malarz wcześniej wstaje. Nie, on się przyzwyczaił, on wstaje w południe. Muzyka, a później już nie o Leonie Tarasewiczu, ale o innych artystach. Piotr Rybsan jest naszym gościem. Rozmawialiśmy sobie o tych artystach, co to ich pan wystawiał albo podziwiał. Dlaczego Ukleński? Dlaczego o nim chce pan opowiedzieć? No bo Piotr Ukleński mieszka w Nowym Jorku, jest dość daleko i... I nie usłyszy. I nie usłyszy, co on mi powie. Tak, i rzadko bywa... Dość rzadko bywa w Polsce. No teraz w zasadzie nikt nigdzie nie bywa, w związku z tym on też w Polsce też nie bywa. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki artysta, który powinien być w Polsce trochę bardziej jeszcze doceniony jednak, bo to jest jedyny albo jeden z bardzo niewielu artystów, który na bardzo serio traktuje polskość, mimo tego, że w ogóle... Absolutnie, to chciałem powiedzieć. Nie jest bardzo serio facetem. Znaczy on jest po prostu pełen humoru, ironii, szyderstwa. Nie, ale Polska, widać, jest za niego niesłychanie ważna. Ale Polska jest niezwykle ważna. I opowiem tutaj Polakom, którzy nas słuchają, i Polkom, o takiej pracy, która mnie szalenie przekonała do tego, kiedy jeszcze nie poznałem Piotra Ukleńskiego. Wiedziałem o jego istnieniu i mój kolega chciał mu zrobić wystawę w Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie wówczas pracowałem. To były lata 90. I przyniósł kilka wczesnych prac Piotra. Między innymi taką reklamówkę, którą stawiałoby się w restauracjach, fast foodach, która zamiast reklamować na przykład Coca-Colę, czy podwójny hamburger z serem, czy coś tam, reklamowała herbatę w szklankach. Dzisiaj to już nie jest tak bardzo praktykowane, ale wówczas herbata w szklankę, wiadomo, po prostu ciocia dawała w szklance herbatę, prawda, i tamtego. I ta... A pamięta pan, przepraszam, bo jak byłem mały, dawali mi w kubku i pamiętam, że oznaką dorosłości szklankę, bo to się dostawało w szklance. Nie dostajesz w szklance, bo stłuczesz. Natomiast no, to był ten postęp tak wiekowy. I Piotr zrobił pracę, która w ogóle w Stanach się nie przyjęła, bo on to zrobił w Nowym Jorku i po Nowym Jorku chodził z tą pracą. Nie,
Oni w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. I on im tłumaczył, Polska tego, bo jeszcze do tego w tej szklance była łyżeczka w środku włożona. Tak na 100% po polsku. I pomyślałem sobie, no jeżeli ten gość chodzi po Nowym Jorku, po galeriach i usiłuje przekonać tych galerzystów, że to jest coś fajnego, taki greps po prostu dotyczący komercjalizacji pozornej oczywiście czegoś, co jest bardzo chtonicznie polskie, powiedziałbym, no to znaczy, że ma i zadzior, i humor, i też pewną siłę wewnętrzną. Mnie ukraiński przekonał jakby do siebie, do tego, że jest no, inaczej. Bardzo mi się to podobało i tak to, co robi, ale jak zobaczyłem dwie rzeczy. Po pierwsze, to jego zestaw fotografii, którą wystawił w Muzeum Narodowym w Krakowie. Polska. Tak, Polska. Genialne. Tak. Rzeczywiście, to jest no taki, to takie małe, niepozorne. No, podsztukowy format de facto. Tak, bo ktoś by zrobił taki wielki, to było przynajmniej spektakularne, prawda? Nie, niepozorne prace. Nie, takie małe. Bardzo piękne, poza tym to są takie zdjęcia, które każdy by zrobił. Tak. Prawda? Na tym polega ten greps, prawda? To jest taka Polska, no... Ale ktoś by spytał, na tym polega sztuka? Każdy by zrobił? No, na tym polega rozumienie tej sztuki, prawda? To znaczy docenienie, że tak nam się to podoba, ale przecież ja sam bym to zrobił, tylko jakoś nie zrobiłem. Albo zrobiłem, ale nie wystawiłem w Narodowym. Ale nie wystawiłem w Narodowym, poza tym to jest jednak cały cykl, to jest jakaś opowieść o Polsce. To prawda, ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo przekonała. To jest taka jego patriotyczna, już taka martyrologiczna. To są to jego obrazy z takimi czerwonymi plamami farby, rzecz jasna, ale wygląda to jakby krew na białym tle. To jest taka biało-czerwona Polska i to jest podpisane nazwami jakiejś bitew, miejsc. To jest cały cykl, który ja usiłowałem kupić ten jeden z tych obrazów, znaczy już byliśmy posłowie do kolekcji Muzeum Narodowego. Myślałem, ale wówczas sobie chciał to straciłem kupić pracę, bo on brał udział w bardzo ważnej wystawie Muzeum Narodowym, ważnej dla mnie, która nosiła tytuł Krzycząc Polska, tak, i był jednym z dwóch żyjących artystów, którzy brali w tym udział. No i on zrobił fotografię wtedy Marszu Niepodległości, ale rzeczywiście trzeba powiedzieć o tych obrazach, że one zostały, o których pan mówił, że one zostały wystawione w Nowym Jorku na wystawie w Galerii Gagosian. To jest wielka galeria. Wielka galeria, powiedzmy. Bardzo poważna. Najpoważniejsza galeria, jeśli chodzi o ekonomię na świecie. I tam Piotr na swojej indywidualnej wystawie na Mioku pokazał te prace, więc on się z tą Polską i polskością bardzo, bardzo mocuje. No tak, tak. Jest paru takich, którzy się z tym mocują. Inni się mocują z czym innym, na przykład z używkami, ale to już o tym nie będziemy. Już o tym to pan opowiadał. Pan czasami ma taki pomysł, żeby odnajdować artystów mniej znanych albo wręcz zapomnianych. Stefan i Franciszka Temersonowie na przykład. No to taka para zupełnie w Polsce nieznana. Ona żydowskiego pochodzenia, ilustratorka. On poeta, grafik. Ja właściwie nie wiem, kto jeszcze. Ale emigracyjni, prawda? I pan ich pokazał w Polsce. Tak, dość dawno w Centrum Sztuki Współczesnej. Dzisiaj oni są bardziej znani, ale mamy przygotowaną wystawę dla Muzeum Narodowego w Szczecinie. Kolejnego artysty Polaka, który odegrał ogromną rolę w Gruzji. W Gruzji? Henryk Hryniewski, zamordowany przez NKWD w 1936 roku, jako jeden z pierwszych Polaków w akcji polskiej, a później jego koledzy Gruzini już w gruzińskiej akcji zamordowani przez Sowietów. Fantastyczny akwarelista i katalog już jest wydany. Natomiast mieliśmy otworzyć wystawę w marcu zeszłego roku. Prawdopodobnie otworzymy ją jesienią tego roku, bo prace muszą przyjechać w Gruzji, w polskich zbiorach nie ma ani jednej jego pracy, a jest to niezwykle ważna postać dla kultury gruzińskiej. Współzałożyciel Akademii Sztuk Pięknych, Muzeum Narodowego i tak dalej, wszystko w Tbilisi. No proszę. Interesuje się pan sztuką najnowszą? Interesuje, owszem, owszem. Chociaż ostatnio jakoś tak 100 lat wstecz mnie niesie. Tak? Tak, napisałem teraz tekst o trzech artystkach żydowskich z Łodzi, które dokładnie 100 lat temu, w 21 roku, wydały trzy fenomenalne książki artystyczne. Dwie widzisz, jedna po niemiecku i mam nadzieję, że te książeczki podbiją teraz świat. To są zresztą rarytasy bibliograficzne. Czyli jednak wracamy do doktoratu. No, poezja wizualna. To nie poezja wizualna, to raczej książka artystyczna i poezja rzeczywiście, ale wspaniałe, wspaniałe zupełnie publikacje. Rzeczywiście interesują mnie takie pobocza i takie rzeczy zapomniane. Tak, pobocza. Również. Pan sam mówi, że w domu to nie ma żadnych... No wydawałoby się, przepraszam, Piotr Rybson, to w domu, proszę bardzo.
wszyscy będą, wszyscy znani. A to pan mówi, że nie pan stać mnie na to, ja jednak jestem pracownikiem sfery publicznej. Dobrze, dobrze. Nie, pana po prostu ciekawią właśnie jakieś takie marginalia, pana ciekawią jakieś cymesy, jakieś... Niezdeptane ścieżki też mnie ciekawią. Niezdeptane ścieżki. To jest bardzo ładne. To niech pan nas poprowadzi jeszcze. Nie jednej wystawy panu życzę. Ja bym sobie zamówił u pana dwie duże wystawy. Taka, żeby pan próbował się zmierzyć z polską współczesną sztuką religijną albo około religijną. No i drugie jeszcze raz taką Polskę. To była świetna wystawa. Te takie poruszające i idące pod prąd wszelakich pomysłów, właśnie nieideologiczne też. Bardzo to było piękne. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. My się z panem usłyszymy w wakacje. Już myśmy się umówili. Będzie, proszę państwa, taka audycja Mazurek na wynos i pan będzie tam opowiadał, będzie nas pan zachęcał do podróży. Super. Kłaniamy się nisko. Dziękuję serdecznie. Ja Mazurek dziękuję. Słucha za tydzień. Piotr Rybson, nasz gość, latem. Kłaniamy się nisko. Do zobaczenia.